Co jeszcze można wydusić z tej małej kamerki? Kadrowanie, wyłączenie autofokusu, kwestia balansu bieli, masę innych rzeczy. Przypuszczam, że masz kamerkę Logitecha, taką jak ja, czyli C920, albo może C922, czy Streamcam, Brio, czy jakąś inną. W każdym razie masz kamerę, działa, natomiast raz na jakiś czas wpadasz na jakąś mieliznę. Kurczę, ale jak to zrobić? Skąd pomysł, że masz problem i dlaczego ten filmik? Otóż zadzwonił do mnie znajomy, mówi: ty, Bernard, znasz się na kamerkach? Ja mówię: no, na tyle, na ile. Wiesz co, mam taką kamerkę Logitecha. No i jutro mam spotkanie, taką transmisję wielu ludzi, ale kurczę, ta kamerka pokazuje na szerokość w moim pokoju takie rzeczy, których ja bym nie chciał, żeby inni widzieli. I ty, jak to wyciąć? Jak to tak wykadrować, żeby ona tylko pokazywała ten środek? Bo wiesz, w Teamsach to działało dobrze, a w innej aplikacji to już nie kadruje. No i oczywiście. Można to zrobić. Można to zrobić, albo inny kolega mówi: słuchaj, wiesz co, no ta kamerka jest fajna, tylko co się gdzieś tam przesunę podczas szkolenia, to gubi fokus i potem czekam chwilę, żeby znowu złapał ostrość. Albo ktoś inny, wiesz co, ale chciałbym nagrywać na takim zielonym ekranie, żeby sobie zmienić jakieś tło. Podobno z tą kamerką można, natomiast cały czas gdzieś tam walczę, bo te odcienie kolorów są nie takie. I tak dalej, i tym podobne. Tego typu problemy przychodzą do mnie jako do człowieka, który nie jest zawodowym ekspertem od komputerów, jestem trenerem zarządzania, ale lubię gadżety, lubię z tych gadżetów wydobywać tyle, co potrzeba. No i w związku z tym, skoro tyle było pytań i odpowiadałem na nie pojedynczo, no to może hurtem odpowiem dla wszystkich. No więc tak, pierwszy problem, kadrowanie. Czyli jak sprawić, żeby ta kamerka, która potrafi bardzo ładnie, szerokokątnie pokazywać, pokazała ci jednak dość wąski kąt, czyli inaczej mówiąc, jak sprawić, żeby wykadrować to, co idzie na Zooma, na Teamsy, na Click Meeting, czy na jakąś inną aplikację z tej kamerki. Otóż kadrowanie tak naprawdę jest możliwe przez funkcję Zooma, tak? Przez funkcję przybliżania, czyli przez funkcję cyfrowego Zooma, która jest funkcją wspieraną przez tą kamerkę. Natomiast do tego potrzeba zainstalować taką prostą aplikację, która się nazywa Logitech Camera Settings. Bardzo prosta aplikacja, oczywiście darmowa, na stronie producenta. Instalujesz tę aplikację. Ja akurat nie mam na systemie Windows. Nie wiem, na ile ta aplikacja jest jej odpowiednik na Linuxa czy na Maca, ale to Macowcy i Linuxowa gwardia sobie jakoś poradzi. Natomiast na Windowsach macie tę aplikację Logitech Camera Settings. Po wejściu w tę aplikację widzisz, tu masz taki przesuwak. Plus, minus. I teraz przesuwając w plus, czyli przybliżając, tak naprawdę sprawiasz, że cyfrowo przybliżasz obraz tej kamery, inaczej mówiąc, wycinasz co nieco z lewej sprawy, z lewej strony, z prawej strony, z góry i z dołu, czyli masz wykadrowane, czyli pokazujesz tylko tyle, co trzeba. Można powiedzieć: no dobra, ale po co mam kombinować z jakimś kadrowaniem? Przecież wystarczy sobie tą kamerkę podsunę bliżej i wykadrowanie będzie naturalne. To był też mój pierwszy pomysł, żeby podpowiedzieć to mojemu koledze, a on rezolutnie powiedział: te, ale jak się tak bardzo przysunę do tej kamery, to mój nos wygląda na taki bardzo duży. A jak sobie wykadruję, to wszystko wygląda normalnie. No i to jest jeden z powodów, dla którego warto kadrować, czyli warto użyć tego cyfrowego zoomu, a nie tylko przybliżać się do kamerki. No to jeden problem mamy z głowy. Drugi problem. Kolega pisze: wiesz co, no ta kamerka jest dobra, tylko gubi fokus, tak? Znaczy gubi i znajduje, tak? Bo ona słynie z tego, że ma całkiem dobry autofokus, natomiast faktycznie go gubi i znajduje, gubi i znajduje. Co zrobimy? Znowu pójdziemy do aplikacji Logitech Camera Settings i wyłączymy autofokus. Ustawimy po prostu fokus na stałe. No bo jeżeli masz problem z tym, że ta kamerka gubi fokus, a ty jesteś na sali szkoleniowej mniej więcej w tej samej odległości od kamery, no to jeżeli ustawisz sobie tą ostrość na tą odległość, której byłeś, to nawet jeżeli się przybliżysz, oddalisz kilka centymetrów, to będzie minimalna zmiana ostrości, nieporównywalna z tym, jeżeli ta kamera zupełnie zgubiła fokus, bo ty na chwilę wyszedłeś z kadru, wróciłeś do kadru i ona szuka, szuka, szuka i szuka, tak? Czyli tutaj autofokus mamy załatwiony. Teraz temat dla zaawansowanych, tak? Balans bieli. Po cóż, że ten balans bieli, tak? Ustawiamy automatycznie i działamy. My oczywiście, w większości przypadków ustawiamy automatycznie i działamy. Natomiast niektórzy z Was mają taki pomysł na życie, na przykład jak ja, żeby nagrywać materiał na zielonym tle, na jakimś zielonym materiale, a potem podmienić to tło na coś, co będzie prezentacją, może filmem, może w jakimś innym kolorze.
I to się da zrobić w różnych aplikacjach, zresztą o aplikacjach będziemy mówić, a szczególnie o jednej mojej ulubionej aplikacji firmy Logitech, która daje tę aplikację z kamerką. Natomiast w momencie, gdy potrzebujesz usunąć tło, no to ważne jest, żeby wiedzieć, jaki kolor usuwać. I tutaj specy od filmowania mówią, słuchaj, wiesz co, tylko ważne, żebyś miał w miarę konkretne oświetlenie w pomieszczeniu jakiejś jednolitej barwy, na przykład 5500 kelwinów oraz w swoim aparacie fotograficznym albo kamerce, żebyś ustawił white balance, czyli balans bieli, dokładnie tą samą wartość. I wtedy najłatwiej będzie software'owi usunąć twoje tło. No i tu przechodzimy właśnie do ustawiania balansu bieli. No i gdzie idziemy? Znowu idziemy oczywiście do Logitech Camera Settings i tam wyłączamy automatyczne ustawianie balansu bieli. Ustawiamy suwaczkiem na tą wartość, która jest wartością oświetlenia w naszym pomieszczeniu. Na przykład tutaj jest 5500, czy jak to masz bardziej podobne do światła takiego naturalnego, to powiedzmy tam 2-3000. No i w tym momencie działasz, łatwiej ci będzie usunąć to tło. Dobra, no to jeżeli chodzi o te trzy takie mniej lub bardziej podstawowe funkcje na kamerze, czyli na hardware'ze, tak, poprzez ten software, którym to będziemy zmieniać, no to teraz aplikacja. Słuchajcie, super świetna aplikacja. Razem z tą kamerą przychodzi, no trzeba po prostu sobie pobrać i zainstalować aplikację, która nosi nazwę Logitech Capture. Logitech Capture to jest takie mini studio do transmisji i do nagrywania, które ma służyć temu, żeby wykorzystać tą twoją kamerę już nie tylko jako to urządzenie, które będzie łapać twoją twarz czy twoje popiersie i puszczać do sieci, ale w taki sposób, że będziesz w stanie pozmieniać troszkę może dodać jakichś różnych elementów dynamicznych, zrobić z tego mini studio telewizyjne. I teraz tak, ta aplikacja ma kilka bardzo ciekawych funkcji. Po pierwsze, po zainstalowaniu ta aplikacja pojawia się w naszym systemie operacyjnym jako tak zwana wirtualna kamera. Czyli jeżeli zainstalujesz sobie Logitech Capture i wchodzisz sobie do Zooma albo do Teamsów i przewijasz sobie listę kamer, które masz dostępne w swoim systemie, to się okazuje, że nagle ci jakaś kamera pojawia Logi, tak? No właśnie, to jest tak naprawdę wyjście z tego software'u. Inaczej mówiąc, to co będziesz widziała czy widział w tym software'ze, to pójdzie do Teamsów albo do Zooma jako ten obraz, który będzie szedł w świat. Czyli na przykład chcesz w tle Zooma mieć jakiś fragment prezentacji w PowerPoincie. No i wysyłasz wtedy sygnał, czyli obraz twojej twarzy nałożony na prezentację, która była w tle, wysyłasz na przykład do Zooma albo do Teamsów. Możesz też wykorzystać Logi Capture do tego, żeby nagrać sobie krótki filmik. To aplikacja tak naprawdę ma możliwość nagrywania krótkich filmików. Ktoś mówił, no dobrze, tylko jej dużym minusem jest to, że ona ci zawsze w rogu filmu wyświetla logo firmy Logitech. No nie zawsze, no bo tutaj w ustawieniach można to wyłączyć i wtedy jak sobie już nagrywasz, to żadnego logo w dole ekranu nie masz. To jest bardzo dobra aplikacja. Moi drodzy, to by chyba było na tyle. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, komentarze, podpowiedzi też dla innych na temat tego, jak jeszcze więcej wycisnąć z webcamów Logitecha, zapraszam. W komentarzach jest miejsce na to. Mam nadzieję, że materiał był pomocny, przydatny, że świetne moim zdaniem kamerki Logitecha będą Wam służyć tak, jak powinny służyć, czyli dawać siebie 100%. Trzymajcie się, do zobaczenia.